Cześć kochani, nagrywam ten filmik, ponieważ odnośnie Diablo 4, dlatego że wyszła mega wtopa z Ashawą. Blizzard tutaj poleciał po całej linii i niestety ten bug jest bardzo, bardzo kurewsko nieprzyjemny i naprawdę, wierzcie mi, ciśnienie jest w stanie podnieść chyba duże ilości osób. Natomiast, no, ja tam napisałem oczywiście do Blizzarda. Blizzard oczywiście dla bezpieczeństwa usunął przycisk zgłaszania błędów, bo wiadomo, idioci skończeni. No ale cóż, słuchajcie, zobaczcie sami o co chodzi i jaki bug powstał i czemu tak wszyscy się wkurwili na to wszystko, na walkę z Ashawą. Także luknijcie na to. 4 minuty. Dobra, Simlo. Jest zapowiedziane, że w Battle Passie będą nagrody, które będą wpływały realnie na siłę twojej postaci. Tak, ale będą darmowe. Darmowym tym Battle Passie. Ano. Ja wiedziałem. Dobra. O kurwa ty! Co się stało? Jest kurwa Taggart w ogóle. Ej, co jest? On chciał dołączyć do drużyny, no to go przyjąłem. Kurwa i następno do niego. Do jego instancji. Ja wiem. Dlaczego kamerę tak blisko? Co w chuj tu chodzi? No bo... Co się stało? Ej, 3 minuty zostały. Serwery. Po prostu przeszliśmy z jednego serwera na inny. Ale to po chuj go przyłączałeś! Nori, kurde! Ty, no bo on chciał do nas dołączyć. No to co z tego? No dobrze, ale to tak jest, no. To powinno jego przenieść do nas, a nie nas wszystkich do niego. Czy teraz tak naprawdę powinniśmy skakać po światach, żeby znaleźć coś, co rzeczywiście jesteśmy w stanie zbić? Jak skakać po światach? Te pierwsze do miasta i z powrotem. No nie zdążę, to 3 minuty. No i chuj, no i cześć, no to ubijemy ją chyba o trzeciej. Ja pierdolę, jak to było pojebane, ty, no. No jakiegoś gościa przyjmujesz, Nori, kurde. Bez sensu, no skurda, już. Dobra, ja idę do miasta, bo to bez sensu jest. No. Co za kurwa bzdura, chuj, nie? Jak chcecie sobie odświeżyć kamerę, to właśnie tepnięcie do miasta jest powrotem odświeża. Ale... Dobra, zróbmy tak, żeby wszyscy się tepnęli do miasta. No. I jeszcze raz wrócili przez portal, może dzięki temu nam zmieni serwer. Ale nie zdążymy. Ale może akurat, wiesz, będziemy w świecie, który... Tak jak wiesz... Nie, już... ten sam nie bierze. Ten sam. Ale w sensie, że jest, wiesz, nie zdążymy chyba nawet tam dobiec, nie? Tak nie dobiegasz, tylko się cofasz ten portal. Dobra, no to kill, to ja mogę otrzeć, a nie. To dobra, to... No to próbuj. Ale to Tateł się nie tepnął chyba, nie? Co? Tepnąłeś się? Jeszcze nie. Raz. Jesteście tutaj, bo ona ma pół HP. Tak, ja jestem. Bo wróciłem sobie, wiesz? Gdzie jesteście? Ja jestem przy bosie. A niebieski, czyli Tateł jest. A, no to jesteście, dobra. No nie, no mamy minutę czasu, to gówno zrobimy już. Nie zabijemy ich. Co za bzdura. Dobra, idź za Jar. No i moje... Ale jakie to jest pojebane, żeby trzech typów przenosiło do jednego, który no. Jeszcze nie jest szefem party? No. Nie wiem, kto to był w ogóle i czemu tak, wiesz, obce osoby jakieś ci dają zapki, nie? To był tak znajomek. To mieliśmy lecieć razem w sumie, nie? Ale źle będę. Spoko.
Więc jak sami widzicie, nie dość, że bardzo ograniczone czasowo jest cała ta beta. Oczywiście za pokonanie Ashawy, w czym jest problem? Za pokonanie Ashawy dostaje się na start bardzo dużo fajnych rzeczy. Na start w sensie na dzień premiery, więc zabicie jej naprawdę trochę da. Natomiast, no cóż, widzicie, po czymś takim to najchętniej bym sprzedał tą grę i już więcej do niej nie wracał, bo odechciewa się po prostu i tyle. Więc, no nie wiem, no ja osobiście tak czuję się trochę oszukany, bo Blizzard nic z tym na pewno nie zrobi, bo oni to w dupie mają, tak czy inaczej. Więc trochę taki żal, no ale cóż, to jest tylko gra. I tak trzeba do niej podchodzić, więc cóż. Więc wy też uważajcie, w razie czego nie przyjmujcie zaproszeń od znajomych i tak dalej podczas akcji, to ustalcie, gdzie już jesteście na bezpiecznym terenie, to tak kup przestrodze, może jeszcze wam się uda. Ja spróbuję jutro, bo o 3 w nocy nawet nie mam zamiaru tam gdzieś latać i ten i ubijać potworka, bo to no raczej nie. Także zresztą zobaczymy, bo już jest w sumie północ, więc nieważne. Dobra, słuchajcie, moi mili, tymczasem trzymajcie się, kochani, do następnego. Cześć!